Cześć, witajcie we Flight Gear. W obecnym odcinku zobaczymy sobie pewien update, co się u mnie dzieje. A mianowicie postanowiłem tutaj podszkolić się, jeżeli chodzi o bibliotekę Vue.js, czyli taką bibliotekę javascriptową do tworzenia frontów, jeżeli chodzi o strony internetowe, i w ten sposób powstała moja autorska strona internetowa przeznaczona symulatorowi Flight Gear. Także tutaj znajduje się ona pod domeną flightgear.org.pl. I tak, cóż my tutaj możemy zobaczyć? Mamy dział dokumenty. Tutaj zgromadziłem różne dokumenty, głównie starałem się w wersji polskiej, ale są też wersje angielskie. Przede wszystkim mamy oficjalny podręcznik Flight Gear, jest to obecna wersja stabilna. I mamy też oficjalny podręcznik do wersji deweloperskiej, która tam zawiera troszkę więcej feature'ów, jeżeli chodzi o przyszły rozwój Flight Geara. No są to po prostu linki do SourceForge'a wersji HTML, jak i PDF. Dalej mamy Technicalia Flight Gear, to jest akurat podręcznik mojego autorstwa, który sobie skrobię tak bardziej też w ramach nauki LaTeX'a. I tutaj znajdziecie bardziej właśnie Technicalia, czyli jeżeli chcecie się nauczyć latać, to bardziej oficjalny podręcznik. Jeżeli tutaj interesuje Was bardziej takie bebechy Flight Geara, jakie on ma funkcjonalności, to zapraszam po Technicalia Flight Gear. Dalej mamy Cross Country Tutorial, co już też pokazywałem w jednym z moich odcinków. To akurat tylko wersja angielska. Jest też alternatywny podręcznik Flight Gear, tutaj macie linka akurat do strony internetowej. No ciekawe o tyle, że właśnie tutaj Jorg zaproponował, to akurat było w roku 2011, już dosyć stary, alternatywny podręcznik, czyli powiedzmy tak, alternatywę do tego podręcznika, który macie tutaj u góry. No ale zamieściłem to, bo też tutaj mamy pewne ciekawe rozwiązania, pogrupowanie tutaj działów jest troszkę inne i też jest więcej informacji pewnych zawartych, więc jako ciekawostkę też załączam. I mamy przewodnik po podstawach symulatora lotu i co ciekawe jest to, tutaj mamy przekład polski od pana Michała Maciejewskiego z 2006 roku. I co ciekawe, ja właśnie dosyć długo szukałem tego artykułu, dlatego że tutaj tłumacząc oficjalny podręcznik Flight Geara, no właśnie dowiedziałem się, że właśnie ten tekst, który jest zawarty tutaj z tego przewodnika od pana Erika, no po prostu tam pan Erik dziękował panu Michałowi za przetłumaczenie tego artykułu na język polski, ale nie mogłem tego nigdzie znaleźć. No ale w końcu gdzieś to dorwałem w czeluściach internetu i zawieram też to tutaj na mojej stronie. Dalej mamy symulator lotu Flight Gear. To jest pewien taki artykuł dosyć stary, już z 2004 roku, taki ogólny przegląd o tym całym symulatorze, czym on jest i tak dalej. No i postanowiłem to sobie też przetłumaczyć i macie tutaj przekład polski tego artykułu. I ostatni, dosyć już stary artykuł, Szkoła latania, tak, 2003 rok, stary, ale jary, bo wciąż można się tutaj właśnie nauczyć takich postaw, dlaczego samolot lata, jak samolot lata i jak można tutaj wystartować Cessną we Flight Gear. I tutaj macie też przykład polski. Właśnie ja sam uczyłem się z tego i tłumaczyłem to sobie kiedyś na właśnie język polski, żeby to wszystko zrozumieć, o co tam chodzi w tym lotnictwie. No i też właśnie sobie stwierdziłem, że tak, warto zamieścić ten przekład, skoro już go uczyniłem. No i macie też wersję angielską. Niestety cały podręcznik nie jest dokończony. Tam tutaj autor miał bardzo ambitne plany co do tego podręcznika. Niestety chyba go porzucił i dalej go nie kontynuował. Ale to co jest, to też jest warte przeczytania, zwłaszcza jeżeli ktoś jest początkującym pilotem wirtualnym. Idąc dalej, mamy dział filmy. Tutaj zobaczycie wszystkie moje, chyba wszystkie moje filmy, jakie nagrałem na YouTubie. Tu akurat sobie pogrupowałem je na pewne działy, na przykład całe przeloty, wszystko w sceneriach, różne samoloty, filmy dotyczące poszczególnych samolotów, programowania, funkcjonalności i tak dalej. No i co ciekawe, mamy też szukajkę, możemy sobie na przykład szukać po danym słowie kluczowym. Na przykład poszukajmy sobie MCDU, bo nas coś tam interesuje z MCDU. No i proszę bardzo, mamy wyszukane wszystkie filmy dotyczące MCDU na przykład, tak? Szukamy na przykład coś o Boeingu 777, więc możemy dać 777 i mamy wszystkie filmy o Boeingu 777. Także tak to wygląda. I kolejny dział spolszczenia. Tak, właśnie tutaj umieściłem pierwsze spolszczenie, takie bardziej pełne spolszczenie do Flight Geara, do obecnej stabilnej wersji, ale o samym spolszczeniu tutaj nagram osobny odcinek, więc póki co nie będę się tutaj rozwijał. No i mamy dział kontakt, tak? Tutaj macie maila do mnie, możecie do mnie napisać, jeżeli macie jakąś potrzebę się ze mną skontaktować. Także to tyle w tym szybkim przeglądzie. Do następnego odcinka o spolszczeniach. Cześć Wam!